Pierwsze prototypy wędzisk Black Crystal otrzymaliśmy niemal 3 lata temu. Założenie, jakie przyświecało nam od początku tych prac, było jasne. Do dobrych jakościowo turnamentów oraz wędek z serii Ultraviolet chcieliśmy dobudować kolejną, wyższą serię wędek do połowu białych ryb. Rynek nieustannie się rozwija, powstają nowe gradacje karbonu, uzyskiwane z coraz bardziej zaawansowanych technicznie narzędzi i skorzystaliśmy tutaj z tych zdecydowanie najlepszych. Wizualnie, podobnie jak cała rodzina Black Crystal, wędki wyglądają elegancko. Czarny lakier, subtelny branding oraz maksimum właściwości użytkowych to coś, co wyróżnia tę rodzinę spośród dostępnych na rynku produktów. Po wzięciu w rękę bata lub bolonki Black Crystal wrażenie robi niska waga, nienaganne wyważenie konstrukcji, szybkość oraz piękne, pełne ujęcie. Od samego początku chcieliśmy zrobić wędziska poprawne, bardziej niż na uczestnictwie w wyścigu o największe odchudzanie kijów w dolniku. Zależało nam na ich zbalansowaniu oraz dostosowaniu do jak największej ilości łowisk. Testy wędek odbywały się na skrajnie różnych poligonach, rozpoczynając od testów batów na kanale Żerańskim, będącym chyba najbardziej osławioną areną zmagań wyczynowych wędkarzy, kończąc na testach bolonek na górskim i nieobliczalnym Popradzie czy Sanie. Po dostosowaniu charakterystyki Black Crystali udało nam się wyselekcjonować najlepsze blanki, których użyliśmy potem do produkcji zarówno batów, jak i bolonek. Wędki dostępne są w długościach od 500 do 800 cm. Wykonaliśmy je z karbonu 40 i 46T i dedykujemy je do połowu średniej wielkości białych ryb. Doskonałe wyważenie w połączeniu ze smukłym blankiem nie męczy ręki nawet podczas wielogodzinnych zmagań w niekorzystnych warunkach.